Top 10 gwiazd LGBT. Świat jest pełen różnorodności i coraz głośniej się o tym mówi. My szanujemy wszystkich ludzi i ich preferencje, dlatego dziś przedstawiamy Wam top 10 celebrytów, którzy identyfikują się jako LGBT. Numer 10 Ellen DeGeneres Tę panią chyba znają wszyscy. W końcu prowadzi w Ameryce jedno z największych show, i mimo licznych kontrowersji wokół jej osoby, nie można jej odebrać jednego. Długo była jedną z niewielu homoseksualnych kobiet, które głośno mówiły o tym, że nie są hetero. Dlatego Ellen dajemy na solidne dziesiąte miejsce. Numer 9. Kristen Stewart kto nie pamięta Belly i Edwarda, to znaczy Kristen i Roberta, a raczej Robstena, jak nazywali ich fani. A Aktorzy jednak rozstali się i poszli do przodu, wiążąc się w nowe relacje. Jakie jednak było zdziwienie wielu fanów, gdy okazało się, że Kristen zaczęła umawiać się z kobietami. Dawna Bella ze zmierzchu przyznała, że identyfikuje się jako osoba biseksualna, żartując nawet na ten temat w popularnym w Ameryce Saturday Night Live. Numer 8. Lachlan Watson. Te osoby wszyscy mogą kojarzyć się z roli Tio w Chilling Adventures of Sabrina. Przyjaciela Sabriny mogliśmy poznać jako dziewczynę Suzy, która pomału odkrywała, że nie identyfikuje się ze swoją płcią biologiczną. U Lachlana było trochę inaczej. Oni, bo takim zainkiem prosi, by się do nich zwracać, od początku czuli, że nie pasuje im ani płeć męska, ani damska. Numer 7. Sam Smith Następną osobą, która nie do końca identyfikuje się z którąś z płci jest znany piosenkarz Sam Smith, który również prosi, by używać się zaimków oni. Tak jak napisał na Instagramie, po długiej wojnie ze swoją płcią w końcu zdecydowałem się zająć tym, kim jestem, w środku i na zewnątrz. Smith również przyznał, że ma płynny stosunek do seksualności. Numer 6. Miley Cyrus o tym, że piosenkarka i aktorka była gwiazdą Disneya, nie pamięta już chyba nikt. Jednak Miley coraz odważniej poczyna sobie na rynku muzycznym, jak i nie boi się mówić głośno o swoich poglądach czy seksualności. Mimo ponad dziesięcioletniego związku z Liamem Hemsworthem, z którym rozstała się w 2019 roku, Cyrus była już zarówno w związkach z osobami płci przeciwnej, jak i tej samej, co ona. Numer 5. Laverne Cox. Aktorka jest jedną z najbardziej znanych trans celebrytek i stara się edukować fanów o tym, czym dokładnie jest transseksualność, dając wiarę wielu osobom, że mogą czuć się dobrze sami ze sobą. W jednym z wywiadów gwiazda Orange is the New Black przyznała, że czuje się seksowna i uważa, że trans kobiety są atrakcyjne. Nie pomimo swojej transseksualności, ale dzięki niej. My możemy tylko. bić brawo. 4. Neil Patrick Harris. Ogromny szok wywołał Neil Patrick Harris, gdy wiele lat temu przyznał publicznie, że jest gejem. Wielu osobom, które identyfikowały aktora z granym przez niego kobieciarzem, Barneyem Stinsonem, z jak poznałem waszą matkę, wydawało się to niemożliwe. Za to Harris chyba poczuł się w końcu wolny. 4 lata później zdecydował się na dzieci ze swoim ówczesnym partnerem, teraz mężem, Davidem Bertką. Numer 3. Halsey. Piosenkarka głośno mówi o swojej biseksualności i doświadczeniach z tym związanymi, zwłaszcza, by edukować tych, którzy mają bifobiczne poglądy. Chcę, aby ludzie zrozumieli: biseksualizm nie jest fazą. Dzięki temu chce dodać pewności siebie wszystkim osobom reprezentującym literę B w słowie LGBT. Nie jest to jednak jedyna rzecz, której Halsey jest adwokatką. Głośno również opowiada o swoich problemach psychicznych, a dokładnie o chorobie afektywnej dwubiegunowej, a także o kolorze skóry. Numer 2. Elliot Page. Wielki szok przeżyli fani aktora, gdy w grudniu 2020 roku na swoich oficjalnych mediach społecznościowych poprosił, by przestano zwracać się do niego. Ellen i wyznał, że jest tak naprawdę transseksualnym mężczyzną. Aktor jednak już wcześniej musiał przeżyć coming out przed światem, gdy w 2014 roku, jeszcze gdy świat uznawał go za kobietę, wyznał, że jest osobą homoseksualną. Numer 1. Elton John Najbardziej kolorowy brytyjski ptak i tak nawiązujemy do fantazyjnych kostiumów Eltona musiał znaleźć się na pierwszym miejscu. W końcu to on, wśród innych aktorów czy piosenkarzy, przecierał szlaki osobom wyznającym, że należą do społeczności LGBT. Oczywiście nie mówimy, że teraz to jest łatwe, ale nie ukrywajmy, kiedyś na pewno było trudniej. Dlatego też Elton otrzymuje u nas zaszczytne pierwsze miejsce.